Po moich dwóch pierwszych materiałach dostałem kilka rad. Moja żona powiedziała, nie machaj tyle tymi łapami, bo się rozpraszam. Z tym niestety ciężko mi będzie walczyć, ale usłyszałem też, żeby moje tytuły były bardziej clickbaitowe. No to proszę, czy twoja babcia pokocha Instagrama? Czyli dlaczego trzeba określić cel oraz grupę docelową twojego wideo. Ja nazywam się Mateusz Jemioła, to jest mowa o filmie. Wyobraźcie sobie, że wasza babcia kupuje sobie najnowszego smartfona, instaluje na nim Instagrama i wrzuca tam fotki robionych przez siebie super babciowych obiadków. Nie jest to oczywiście nierealne, natomiast mi jest ciężko sobie wyobrazić, żeby moja babcia czy nawet mama zainstalowały sobie Instagrama i z niego korzystały. Dlaczego tak jest? Ponieważ Instagram nie jest aplikacją kierowaną do seniorów. Oczywiście nikt im nie zabroni korzystać z serwisu, natomiast jego twórcy nie wydają milionów na promowanie go wśród osób starszych. To sprawa dość oczywista, żeby określić cel i grupę docelową swoich działań marketingowych. Tylko dlaczego tak często zapomina się o tym przy tworzeniu wideo? W moim życiu zawodowym często zdarzały mi się sytuacje, w których klient, który chciał zainwestować w wykonanie wideo dla swojej firmy, chciał upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Po pierwsze, chciał oczywiście sprzedać produkt, po drugie, przy okazji opowiedzieć całą historię firmy, a po trzecie, jeszcze zrobić to tak, żeby było wesoło, a najlepiej, żeby trwało 30 sekund, bo przecież wideo musi być krótkie. I zwykle wtedy, kiedy zadawałem pytanie, do kogo kierujemy film, dostawałem odpowiedź, no w sumie to do wszystkich. Myślę, że takie podejście najczęściej wynika z faktu, że wideo jest stosunkowo drogą formą reklamy. Ale jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i film nie jest tutaj wyjątkiem. Dlatego najlepiej, jeżeli postawisz sobie jeden konkretny cel przed filmem i postarasz się go zrealizować. Ale najlepiej działać na przykładach, dlatego pokażę wam kilka filmów, które miałem osobiście okazję produkować i powiem wam, jak konkretny cel miały one spełnić. Film Baczyński ma się dobrze powstał po to, aby zdementować plotkę o tym, że liceum we Włocławku się zamyka. Nauczyciele bali się, że uczniowie nie będą składać aplikacji i tym samym oni stracą pracę. Stąd takie trochę dziwne zdanie na koniec filmu. A jakby ktoś pytał, to Baczyński ma się dobrze. Dla osób z zewnątrz nie jest one do końca zrozumiałe, ale dla osób z Włocławka, zainteresowanych tematem, było ono bardzo jasne. Mówiło o tym, że szkoła wcale się nie zamyka. I cel został osiągnięty. W następnym roku szkoła miała mnóstwo aplikacji i nauczyciele nie zostali zwolnieni. W tej historii jest kierownik, co legendą był za życia. Cel filmu, koszmar kierownika dla firmy Polipak, był również bardzo klarowny. Miał wizualnie przedstawić hasło firmy, nie ma produktu bez opakowania. Potraktowaliśmy temat bardzo dosłownie, no i dzięki temu przekaz filmu jest klarowny. Czas. Powiem ci, czym jest czas. Film employer brandingowy Adar, najtrudniejsza branża świata. Cel postawiony nam przez klienta bardzo konkretnie. Film miał pokazywać, że firma Adar rozumie, jak ciężka i trudna jest praca kierowców. Przekaz bardzo prosty, ale otwierający drzwi do stworzenia naprawdę emocjonalnej historii. Das Auto! Film Alternator Love Story. No cel dość nietypowy, ale również bardzo konkretny. Film miał być prezentem dla właściciela firmy na 25-lecie. Przy okazji udało się stworzyć tak fajną historię, że nie tylko pan prezes był zadowolony, ale film obejrzało kilka milionów ludzi. A najwięcej wyświetleń, nawet więcej niż w Polsce, było w Bośni i Hercegowinie. Salatino, pyszna sałatka z tuńczykiem i warzywami. I ostatni przykład, reklama telewizyjna Salatino. Tutaj celem było oczywiście wsparcie sprzedaży produktu w sklepie, a drogą do tego celu było utrwalenie nazwy produktu Salatino w głowach odbiorców. Nazwa produktu pada tutaj 4 razy w ciągu reklamy, która nadal jest reklamą fabularną. Salatino. Salatino, Salatino! Salatino, sałatki z tuńczykiem i warzywami. Więc jeśli chcesz stworzyć wideo, to najważniejsze, co musisz wiedzieć, to co oraz komu chcesz powiedzieć. Inaczej będzie wyglądał film kierowany do młodych matek, a inaczej do osób starszych. W końcu pomógł mi ten żółty krem z apteki. Inaczej dotrzesz do studentów, a inaczej do rolników. Inny film sprzeda produkt, a jeszcze inny zachęci do zmiany pracy. Jeżeli będziesz próbować osiągnąć kilka celów za pomocą jednego wideo, to najprawdopodobniej nie osiągniesz żadnego. Mamy to, co? To tyle na dzisiaj. Jeżeli to słyszysz, to znaczy, że zainteresował cię mój materiał. Bardzo mi miło. To była mowa o filmie, ja nazywam się Mateusz Jemioł, do zobaczenia w kolejnym materiale.